Cześć! Dzisiaj będę nakręcać dla Was kolejnego foodbooka i zaczynamy od śniadania. I tu mam trochę soku pomarańczowego. Pierwszy raz chyba piję jakiś sok od 4 tygodni. No ale dzisiaj miałam ochotę, jeszcze miałam go z lodówki, a jest strasznie gorąco, więc super. I mam tego. Zwykłe kanapki dzisiaj z chlebem. I to jest taki nowy chleb, który kupiłam wczoraj i on ma niby mieć w sobie kalcjum i witaminę D, więc zobaczymy. Do tego mam serek żółty, tutaj dwa normalne, tutaj jeden wędzony, szczypiorek i jeśli chodzi o pomidora, to jest mój pomidor. Pierwszy raz jem naprawdę mojego pomidora, którego sama wyhodowałam przed domem, więc jestem naprawdę dumna. No, i już go próbowałam i jest słodki, czyli smakuje tak, jak naprawdę smakuje pomidor, który dojrzewa na słonku. Dobra. Widzimy się na obiedzie. Kompletnie zapomniałam, że robię dla Was foodbook. I jak widzicie, zrobiłam dzisiaj krem z cukinii. O, jeśli słyszycie coś, to właśnie burza tutaj tędy przychodzi. Więc powiem Wam po prostu, jak ją zrobiłam, bo naprawdę kompletnie zapomniałam. Po prostu pokroiłam jedną cebulę i jeden ząbek czosnku, podsmażyłam. Następnie obrałam dwa ziemniaki i dwie cukinie. Wrzuciłam je również do garka, podsmażyłam 5 minut, potem dolałam litr wody, dwie kostki rosołowe, warzywne, i tak to gotowałam przez 20 minut. Najpierw zagotowałam, a później gotowałam przez 20 minut. Później 20 minut czekałam, aż mi się to troszeczkę ostygnie. No i powinnam to zblendować blenderem ręcznym, ale ja takiego nie posiadam, dlatego zblendowałam to po prostu moim tutaj takim małym blenderem, ale to jest, on jest do smoothie, ale się nadał, więc jest ok. Zupa wygląda tak. I do niej one zostaną dodane z takimi tutaj, bo one powinny być z grzankami takimi chlebowymi, ale ja sobie ułatwiłam i wczoraj kupiłam w Lidlu już takie gotowe grzanki. Przynajmniej takie tutaj można w Niemczech kupić. Dobra. Widzimy się na kolacji. Dobra, przyszedł czas na kolację i mamy kanapki. Szymon ma swoje z szynką. I ja mam swoje bez szynki. Do tego mam jeszcze miseczkę arbuza. Cześć. Robię dla Was foodbooka. Kręcę po prostu następny dzień, dlatego żeby po prostu. Nie pokazałam Wam wtedy, bo zapomniałam kompletnie, że kręcę vloga. Tego foodbooka, więc nie pokazałam Wam, jak robię zupę, więc dzisiaj pokażę Wam moją wersję zapiekanki wegetariańskiej. Ale teraz śniadanie, no to mam tutaj cebulę. Będzie cebula awokado, do którego niedawno wróciłam. Musiałam czekać, aż troszeczkę mi dojrzeje, bo kupiłam zielone i to już z moich 5 jeszcze pozostałych dopiero to dojrzało. Tu mam taki serek Filadelfia, to jest. I on jest pakowany w takim czteropaku oddzielnym. Wiecie, takie jednorazowe, więc tu. I nie mam pomidora, się okazało. A moje pomidory, które mam przed domem, dopiero dojrzewają. Są zielono-czerwone, więc to jeszcze nie ten etap. Dlatego wziąłam sobie ogórka. Tu mam trzy pełnoziarniste kanapki. Mam sól, pieprz. I to jest. Co to jest? Chia. I tam mam jeszcze sok. Dobra, się zabieram do robienia i za chwilę Wam pokażę, jak one będą ostatecznie wyglądać. I ostatecznie sorry za tę deskę, bo jest trochę mokra i brudna gdzieniegdzie. Sorry, naprawdę. Ostatecznie tak to wygląda. I zdaję sobie sprawę, że może to nie być jakoś tak, nie wyglądać smakowicie, ale musicie uwierzyć mi, że jest. I po prostu tak, nakroiłam 1/3 cebuli, pół awokado i do tego dodałam serek Philadelphia. Zgniotłam to wszystko, tak wiecie, wymieszałam i ostatnio dodałam ogórek i po prostu te wszystkie odstające części to jest ogórek. Doprawiłam solą, pieprzem, dodałam trochę nasion chia i jeszcze dodałam, co Wam nie pokazałam, paprykę słodką i trochę czosnku. I wyszło naprawdę dobre, więc ja się zabieram do jedzenia. Tu jest jedna już nadgryziona przede mnie, więc wiem, że jest na pewno dobre. Polecam Wam, spróbujcie trochę poeksperymentować z tym wszystkim, bo naprawdę warto i nawet jak ktoś nie lubi awokado, to uwierzcie mi, że w tej wersji będzie Wam smakować. Ja się zabieram do jedzenia i widzimy się na obiedzie.
Zaczynamy, będzie zapiekanka robiona. Nie robię jej często, bo to jest trochę długa i mozolna praca, ale zaczynamy i będę tak. Dwie cukinie. To jest. Boże, co to jest? Bakłażan, cebuli, będzie trochę więcej, tylko teraz akurat nie podam. Mamy pieczarki, mamy tylko takie duże. Jak widzicie, prawie na całą rękę. Były takie jedyne w sklepie, a że potrzebowałam, to kupiłam. Niemcy ich używają na grilla, więc taką porządna, duża pieczarka. I mam takie 4, 7. Ser już oczywiście też na wygodę, czyli też już starty. Tu mam jeszcze obok, może wam pokażę, o. Tam jajka są i ugotowane i jest ich też 7. I tutaj jeszcze będą ziemniaki i tych ziemniaków będzie, no zobaczymy w trakcie, bo po prostu będę przekładać całą zapiekankę właśnie ziemniakami. To teraz będę się zabierać, żeby te ziemniaki obrać i pokroić tutaj składniki. Jak widzicie, tam już obrałam trochę ziemniaków, tutaj jest jeszcze reszta, która też za chwilę będzie pokrojona. Wszystkie trzeba pokroić, po prostu obrać i umyć i pokroić w takie cieniutkie tutaj plasterki i powykładać na blaszkę, zależnie jaką macie. Dobra, teraz zabieram się za cukinię, tam obok mi się patelnia już grzeje, jak widać, i będziemy podsmażać cukinię troszeczkę. Dobra, tu mi się smaży ta cukinia i teraz będziemy ją doprawiać. Powiem wam, że przy kamerze to naprawdę nie jest łatwe, ale bierzemy tak. Tutaj będzie dużo przypraw, bo je po prostu tak z Szymonem lubimy. Więc słodka papryka. Dość sporo. Ja wszystkiego tutaj daję sporo, więc trochę tego będzie. Czosnek granulowany, majeranek, wszystkiego tak ja na oko daję, bo ja tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, ile wszystkiego daję, więc tutaj na oko według uznania. Pieprz czarny i trochę soli. Ewentualnie możemy dać jeszcze trochę ziół prowansalskich. No. Teraz to wymieszamy i jak się trochę podsmaży, to będziemy wykładać. Jedno wypadło. To będziemy wykładać na te już na ziemniaki po prostu, no. Ja tam już wyłożyłam tą cukinię, co przed chwilą robiłam. Tu jest pokrojony bakłażan i posolony, bo ponad tak się wyzbywa z niego tą gorzkość. Tam się smażą już na boku pieczarki i za chwilę po prostu będę to wszystko wykładać, bo nie wiem, czy będę bakłażana podsmażać, czy nie. Nawet jeśli tak, to po prostu wszystko na tą cukinię. Pieczarki na to bakłażan albo odwrotnie. Do tego jajko, potem ser i potem znowu będzie będą ziemniaki i tak po prostu będziemy lecieć na zmianę. Ciężko mi się strasznie robi i nagrywa, więc pokażę wam już dopiero efekt finalny. Sorry za ten bałagan tu, ale tu się gotuje, więc tak to wygląda, jak widzicie. To wam przybliżam ją, bo chcę wam ją pokazać. Jak widzicie, jest tam już też jajko położone i na to jest bakłażan. Teraz posypię to trochę serem i będę układać drugą warstwę z ziemniaków. Jak widzicie, zapiekanka jest już w środku i tak jest ruszona troszeczkę, bo chcieliśmy wcześniej spróbować, ale okazało się, że ziemniaki nie doszły. Więc polecam wam ją trzymać 45 minut w 200 stopniach. I trochę za mało soli dodałam, myślę, ale jest dalej dobra, więc serdecznie wam polecam. I to by było na tle. Mam nadzieję, że choć trochę wam się to podobało. Było mi strasznie ciężko kręcić i robić jednocześnie tą zapiekankę, ale naprawdę bardzo się starałam.
Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!